okrucieństwo wobec zwierząt. Promuje zarówno w sensie tradycyjnym, w sensie promowania tych, wieśniackiego barbarzyństwa wobec zwierząt, tak jak trzymanie psów na łańcuchach. Słyszeli o wypowiedziach pana posła Kłopotka, uświęconych tradycją trzymania psów na łańcuchach. Również promuje okrucieństwo zwierząt, zwalczaniu wszystkich ulepszeń dobrostanu zwierząt w masowym chowie. Jest to jedna z zasadniczych polityk PSL-u i rządzonego przez PSL Ministerstwa Rolnictwa, żeby utrudnić wszystkie unijne przepisy, wszystkie unijne dyrektywy, które zmierzają do polepszenia koszmarnego losu zwierząt w masowym chowie. PSL, proszę Państwa, szkodzi nie tylko zwierzętom, ale całemu krajowi. PSL szkodzi nie tylko zwierzętom, ale całemu krajowi. W dzisiejszej Europie państwa konkurują o status tak zwanego państwa markowego, tak zwanego brand state, który się cieszy sympatią, estymą, zaufaniem inwestorów i tym podobne. Takimi państwami przodującymi w tym zakresie jest na przykład Estonia i Finlandia. Proszę Państwa, reputacja się opłaca. Reputacja opłaca się nie tylko w życiu indywidualnym, ale również w życiu państwowym. Nie tylko z powodu siły pozytywnych emocji, ale również z tego, że solidni przedsiębiorcy nie chcą być wystawiani do wiatru przez krętactwa Ministerstwa Rolnictwa, przez powoływanie jakichś nielegalnych rozporządzeń, które potem prowadzą do chaosu i tak dalej. Mieliśmy tego świetny przykład w przypadku bojkotowania dyrektywy ulepszającej los kur niosek przez Ministerstwo Rolnictwa, oczywiście pod wieloletnim panowaniem pana ministra Sawickiego. PSL konsekwentnie psuje wizerunek Polski w Europie i to jest jedno z najważniejszych przekazów, które chciałem Państwu zostawić do przemyślenia. Oczywiście gwiazdą, czarną gwiazdą w tym zakresie jest pan Marek Sawicki, który wprawdzie z powodu innej afery przestał być ministrem, ale dalej rozpiera się w pierwszych ławach PSL-u. No i zasłużył się, jak powiedziałem, w bojkotowaniu dyrektywy ulepszającej los kur niosek. Zasłużył się przez wiele lat panowania w ministerstwie tym, że Polska znowu zaczyna słynąć z okrutnego transportu cieląt do południowej Europy. Ministerstwo Rolnictwa, Inspekcja Weterynaryjna po prostu rozkładają ręce i mówią, że nie są w stanie zapewnić przepisowego karmienia i przepisowej opieki tym nieszczęsnym cielętom eksportowanym do Włoch. To zostało zapisane przez inspekcję Komisji Europejskiej, ostatnią inspekcję dobrostanu zwierząt w Polsce. No i oczywiście pan Sawicki zasłużył się niezmiernie w obronie i promocji uboju rytualnego, uboju bez ogłuszania powodu, dla którego tutaj jesteśmy. Jest jeszcze jedna zasługa pana byłego ministra Sawickiego, to znaczy na wniosek pana ministra opowiada rzeczy bez związku, jak to miało miejsce niedawno w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, a przede wszystkim nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków narzuconych przez ustawę o ochronie zwierząt. Natomiast zapałem szkodzi zwierzętom. Stał się głównym, najbardziej agresywnym rzecznikiem uboju na żywca przed pożynanie gardeł, czyli tego uboju rytualnego bez ogłuszania. I zamiast praw pan główny lekarz weterynarii związek chodzi po wszystkich możliwych urzędach i cytuje żydowskie i muzułmańskie pisma święte. Stał się pewnego rodzaju honorowym rabinem czy imamem, który zajmuje się egzegezą pism świętych i tym karmi nasze władze. Proszę Państwa, byłoby to śmieszne, gdyby nie było o tragicznych skutkach. Pan związek zachowuje się niepoważnie i wobec tego mam nadzieję, że poprzecie moją tezę. Domagamy się natychmiastowej dymisji głównego lekarza weterynarii. Tak jest, tak jest! Brawo! Proszę Państwa, to jest właściwe poparcie, to jest najlepszy dowód na prawdziwość tych słów.
na konkluzję, proszę Państwa, PSL zatruwa naszą społeczną świadomość swoim programowo-chamskim stosunkiem do zwierząt. My nie chcemy w naszym parlamencie prostaków, którzy czerpią swoje poczucie wyższości z poniewierania słabszymi istotami i dzielą świat na człowieka, który jest najważniejszy, oraz gadzinę, które można bezkarnie dokopać na targu, których to targów tak Sawicki, pan Sawicki dzielnie bronił. I zakończę deklaracją, przynajmniej ze swojej strony, że dołożymy wszelkich starań, żeby PSL nie znalazło się w Sejmie następnej kadencji. Dziękuję Państwu. Tak jest!